Wideo relacja z wyjazdu rowerem z Kalisza nad Bałtyk. 1778 km, 17 dni. Podgląd całej przejechanej trasy w 2012 roku. Dzień pierwszy, Kalisz, Poznań, 148 km. Ponownie na trasie. 40 minut temu wyjechałem z Kalisza. Znajduję się na wysokości Kuchar Kołchowa. Pokażę Wam teraz, jak mam spakowany swój rower. Z taką właśnie przyczepką, z takim bagażem przyszło mi jechać. I będziemy jechać w Polskę dokładnie tymi liniami, co widzicie na tutaj w załączonym obrazku. Dzisiaj jedziemy z Kalisza do Poznania. Także jest to odległość około 130 km. Jest godzina, jak wspomniałem, przed 10, a już widać, jak ładnie praży tutaj na słońce. Uwalił styl bycia preferowany, kiedy przybija pięć, bądź pewien, że to nie fałd. Nikt z nimi nie gada, choć czasem lub czas się porobiło, już nie dzielimy rady. No words, cause there's no need. We let the tapes mix up the years. No to proszę Państwa, 30 km już za nami. Jesteśmy w miejscowości Zawidowice, na krótkim postoju. Czasami trzeba troszeczkę odetchnąć. Do Poznania mamy jeszcze 100 km. Średnie tempo, mniej więcej pewnie 18 na godzinę, ale jak tu inaczej jechać w taki upał? Mamy godzinę 12:15 i jakieś 10 km, nie wiem czy wy widzicie czy nie, do Żerkowa, gdzie jest tam daleko wieża nadawcza. Żyj na maksa! A tak właśnie wygląda wieża. Trzeba było się trochę tutaj natrudzić, żeby tu podjechać. Ale było warto. Niestety tutaj się nie rozpędzę do 30, bo mnie przyczepka zarzuca i muszę jechać troszeczkę na hamulcu. Ale bardzo fajna droga, bardzo fajnie się jedzie. Cały czas teraz w dół, będą piękne widoczki. Także trzymajcie się. I zajechaliśmy właśnie do Śmiełowa pod pałacyk. Tak właśnie wygląda. A tam dalej mamy taki mały paryżyk. Piękne miejsce na sesje zdjęciowe. Polecam. Który nazywa myślenie od jej zaniedbania, tu przemoc rodzi pieniądz. Bo ludzie nie zmądrzeją. Właśnie sposobem jesteśmy już na drugiej stronie brzegu. Także czeka nas teraz kolejna jazda. Taka jazda, że w tych rejonach moja noga nie stanęła jeszcze. I będzie się trzeba kierować już tutaj nazwami miejscowości. Pałacyk, który właśnie widzicie, znajduje się w Miłosławiu. Także już spory kawałek za nami. Temperatura naprawdę daje się we znaki, bo już jest ponad 30 stopni Celsjusza.
a może i nawet 43, jak to woli. W słońcu może być 43. Także jest żar tropików z nieba, ale nie ma co narzekać. Za dużego wiatru nie ma i jedzie się dobrze. W porządku? No to minęliśmy właśnie znak Środa Wielkopolska. Jesteśmy w Środzie Wielkopolskiej. Coraz bliżej do Poznania. W 200 metrach skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Szczerze mówiąc, takiej trasy się nie spodziewałam, ale to na pewno jest lepsza trasa, niż miałbym jechać tam, a później drogą szybkiego ruchu do Poznania. Zawsze jakieś urozmaicenie jest. Wiadomo, czy zdążę do Poznania, mam jakieś 7 km jeszcze. Poznań ładnie mnie przewitał. Nie, ładnie. I mamy właśnie przed sobą tablicę Poznań. Musiałem się specjalnie dla was zatrzymać, żeby to uwiecznić. Pogoda nie jest zbyt fajna. Jedziemy, bo już dużo mi nie zostało. Dzień drugi, Poznań Drezdenko, 130 km. Dawno nie kręciłem filmiku, także postanowiłem coś nakręcić. Mamy 31 km na liczniku, wyjechaliśmy z Poznania. To jest drugi etap, z Kalisza do Biedniewa. Także jedziemy cały czas do przodu. Cały czas poruszamy się na mapie Polski. Jest za nami linia rysowana na tripie fototrasa.pl. Pogoda jest piękna. Jest ścieżka rowerowa. I tak właśnie powinno być. To coś, co pozwala mi nie wypaść z tej gry. To coś, co pozwala wyjaśnić.
się właśnie w lesie, a dokładnie to w parku krajobrazowym. Nawet ujechać już nie mogę. Pozostaje mi tylko już prowadzić w tamtym kierunku. Może gdzieś wyjdziemy na jakiejś ulicy. Pewnie za jakieś 50 km. Tyle. No to chyba właśnie przekroczyliśmy granicę województwa. Za mną jest granica informująca o województwie wielkopolskim. Ta miejscowość, którą tutaj widzicie, to jest Drezdenko. I już chyba dużo nie zostało do Biegniewa. Maksymalnie chyba 10 km. Zdaje się, że pada chyba. Jest około 2 w nocy. Zawsze tak jest chyba, że nie? Że pada w nocy, a rano już jest ok. Nawet lepiej, żeby teraz padało. Byle tylko nie przeciekało tutaj nic. Bo by był problem. Dzień trzeci, Drezdenko, Szczecin, 135 km. Dobra, w końcu się odezwę teraz, dzisiaj, po raz pierwszy, czy mówię. Ciężko było po dzisiejszej nocy. 3 godziny może snuło właśnie. Słońce się błyskało, gniało i tym podobne. Teraz robimy sobie ciepłuską herbatkę, a później jedziemy znowu w trasę. Jest trzeci dzień, także trzeci etap z okolic do Biegniewa, bo nie dojechałem szeregu do Biegniewa, do Szczecina. Pozdrawiam. Już zagotowała. Państwo, zbliżamy się właśnie do miejscowości Dobiegnie, gdzie tak naprawdę miałem zajechać tutaj wczoraj. Także dzisiaj musiałem nadrobić ten kawałek 10-15 km. 15. I dopiero stąd tak naprawdę mam jeszcze jakieś ze 130 przynajmniej do Szczecina. Do usłyszenia. No to właśnie wyszło mi 76 km w dniu dzisiejszym i znajdujemy się na trasie dokładnie do Szczecina, ale najpierw zejdziemy do Stargardu Szczecińskiego, który będzie za jakieś 18 km i za jakieś 50, może trochę mniej, będzie już Szczecin. Także już dużo nam nie zostało. Szkoda tylko, że cały czas jest pod górkę i pod wiatr. A ten co chciał? Tutaj mamy, widzę, jakieś jabłuszka dobre. Przydałoby się coś zjeść. Na przykład takie. Trochę twarde. No to wjechaliśmy właśnie do rozkopanego, jak widać, Szczecina.
dużego ruchu niestety. Innej drogi, innej opcji nie było. Mamy jeszcze do celu 14 km i trzeba będzie się przebić przez całe miasto tak naprawdę. Dzień czwarty, pobyt w Szczecinie, 38 km. Tak właśnie wygląda Szczecin z punktu widzenia kierowcy. A tak właśnie wygląda Szczecin z punktu widzenia pieszego. Znajdujemy się właśnie przy zamku, tutaj w Szczecinie. I za mną, jak widzicie, jest wieża, na którą sobie mam zamiar tam wejść. Właśnie zawitaliśmy na Stocznię Szczecińską. Pięknie. Dzień piąty, Szczecin, Świnoujście, 130 km. Dobra, no to odjazd ze Szczecina w kierunku Świnoujścia. Pozdrawiam i do zobaczenia na trasie. Jesteśmy właśnie na kolejnym etapie ze Szczecina do Świnoujścia. Jak widać, troszeczkę nam tutaj się rozpadało. Leciutko kropi oczywiście.
nie, że pada deszcz, bo normalnie można ujechać, jest ścieżka rowerowa, także jest okej. Tyle mogę odpowiedzieć. Się jeszcze nie przydarzyło na trasie, żebym musiał się dosłownie cały przebrać, świeże ciuchy, suche przede wszystkim. Troszeczkę mnie zmoczyło, chociaż to nie był duży deszcz, ale byłem całkiem mokry, cały mokry. Jeszcze kilka godzin i będzie weekend, słyszeliście? Właśnie tak. Także jesteśmy na pewno w połowie drogi do Świnoujścia. Jeszcze dzisiaj będzie morze. Nie być może, tylko na pewno. Ciekawostka. Tak. Zawsze jakieś przeróbki, coś to. No bo tam jechali też dwóch, widziałeś, nie? Idź tam do niego, Krystian. Dzień szósty, pobyt w Świnoujściu, 26 km. Pomagajcie. No. Leci. Na czerwono się zaświeciło, tak? Jest. Ja. Ja dobry. Siema. Pomachaj. Thank you.
znajdujemy się właśnie pod pierwszą latarnią tutaj w Świnoujściu. Pomachajcie do filmiku. To są moi znajomi. I tak wygląda. No już! Krzysiu, wychodź z tego bunkra! Dobra! Te buty są zabójcze. Widzę. Co to mi wyrwało? Dzień 7, Świnoujście Kołobrzeg, 120 km. A to kolejny dzień naszej jazdy. Jesteśmy właśnie w Międzyzdrojach i będziemy sobie teraz jechać w głąb miasta na promenadę gwiazd i na pewno do centrum. Dosyć ciężko było tutaj wjechać pod górkę przez te wszystkie zwalone drzewa, które by było trzeba wymijać, ale jesteśmy już tutaj przy latarni morskiej Kikut, tak się nazywa, a tutaj mamy tablicę informacyjną. Zaraz będziemy kierować się na Niechorze oraz dalej jeszcze dzisiaj na Kołobrzeg. Do usłyszenia. Dzień 8, Kołobrzeg Ustka, 148 km.
Kuda. I zaraz sobie tam wjedziemy, podbijemy pieczątkę. Dzień 9, Ustka Łeba, 100 km. Jedziemy jeszcze na chwilę do Ustki. Przywitać jeszcze raz latarnię morską. Jest godzina 8 rano. I wybieramy się do Łeby później. Zdecydowanie to był najtrudniejszy odcinek, który jest całe szczęście już za mną. Teraz jedziemy już do latarni morskiej asfaltem. O, i mamy tutaj nawet drogowskaz, jest za kilometr i 100 metrów. Wykręcę, nie wykręcę. Jest i latarnia przed nami, nareszcie się pojawiła. Jaki on jest. Cóż za... Wybijamy. Cóż za aromat. Teraz to nie ja. Nie, ale dobry. Zapach krówek mi nie przeszkadza. Ale tu i otrzym. Była jakaś wymiona pełna.
To jest pies. No już chyba uciekają. Dzień 10. Łeba, Jastrzębia Góra, 111 km. To już kolejny dzień. To, co widzicie tutaj za mną, to oczywiście latarnia Stilo i tam właśnie się kierujemy. Miałem teraz mały podjazd tutaj w górę, zaraz wam pokażę, gdzie musiałem podjechać. Było dosyć ostro i stromo, ale było bardzo fajnie. Także przed nami droga do Jastrzębiej Góry, mojej ukochanej Jastrzębiej Góry. Wczoraj strasznie rower wyglądał po tym całym błocie. Jeszcze są tutaj jego pozostałości, jak widzicie. I dzisiaj go czyściłem dosłownie przez godzinę. Nie mogłem go doczyścić. Poza tym te mocowania do błotnika zostały uszkodzone. Oderwały się i nie tylko tutaj, bo tutaj mi jeszcze pęknął ten błotnik i musiałem zrobić go tutaj na klej i przykręcić to. Poza tym to jest sprawa, że teraz jadę bez tylnych hamulcy, ponieważ haczyły mi po prostu tutaj te klocki. I jedna szprycha mi się oderwała, dlatego po prostu zrobiła się ósemka i teraz szukam najbliższego mechanika. Także w sumie tyle spraw technicznych. Znajdujemy się właśnie na latarni morskiej Stilo i widzimy tutaj praktycznie same lasy, sam dziki teren, przez który było trzeba się przebić. To jest akurat w stronę morza. Dokładnie stamtąd. Dzień 11, Jastrzębia Góra, Hel, 80 km.
trail. Piękna, fajna ścieżka rowerowa. Teraz kawałek za miejscowości Chałupy. Tutaj mamy mapkę, jeżeli widzicie. I myślę, że za godzinę, półtorej będziemy na Helu. Dzień 12, Hel, Gdańsk, 50 km. Znajdujemy się właśnie w porcie w Gdyni przy statku Daru Młodzieży i się nam troszeczkę rozpadało, jak widać. Także w tym momencie kierujemy się do centrum Gdyni, a później na Gdańsk i będziemy szukać jakiegoś noclegu i żeby się troszeczkę wysuszyć, chociaż jeszcze nie zmokłem tak do końca. Idź. Niezła pogoda, naprawdę. Zdjęć tutaj za bardzo nie porobimy chyba, ale po prostu fajnie tutaj być i to się liczy. Dzień 13, Gdańsk, Krynica Morska, 80 km. A teraz jedziemy do Rosji. Do Rosji. Kierunek Rosja. Polska mała. Właśnie zajechaliśmy do granicy polsko-rosyjskiej. Zhaltowali mnie tutaj. Znaczy pouczyli mnie tylko, że mam dalej nie wjeżdżać niż do tego szlabanu. Także tutaj, tu i tu już jest Rosja. Prawda, że mała? Tak, a tu jest tablica informacyjna, że mamy się nie zbliżać dalej i wedle przepisów zostajemy przed granicą i zawracamy z powrotem na Krynicę Morską. Już jest pewnie koło 20. Także teraz, jak już dobiliśmy do granicy, będziemy zawracać z powrotem do Krynicy Morskiej. To jest jakieś 15 km stąd. Trzeba znaleźć będzie oczywiście nocleg, zjeść coś ciepłego i iść później na plażę. Także to już będzie pożegnanie z morzem. Właśnie tak, cały czas do przodu, Polsko. Dzień 14, Krynica Morska, Kwidzyn, 120 km. Thank you.
bardzo osobny nogi, ale to jak to coś nie zbudowano. No to proszę Państwa, zajechaliśmy właśnie do Malborka. Piękna pogoda. Zaraz będzie w końcu. Jedzieć, nie pedałować praktycznie. Idźmy właśnie do Kwidzyna i na rondzie mamy tutaj zjechać pierwszym, drugim, trzecim zjazdem w lewo. Właśnie tak jak pani Halinka mówi. Dobrze kochani, już zjeżdżam. Dzień 15, Kwidzyn Toruń, 131 km. Tak wygląda zameczek w Kwidzyniu. I teraz podjedziemy sobie tam niżej do tych wielkich bram, gdzie kiedyś podobno rzeka płynęła. Tutaj mamy jeszcze wykopy, takie stare fundamenty, które się zachowały. I dalej jedziemy już na Toruń. Teraz wjeżdżamy od ulicy Gdańskiej i stąd jest tak naprawdę najładniejszy widok na zamek, który znajduje się tam hen wysoko na wzgórzu. I jesteśmy w domu. Prawie. Dzień 16, Toruń, Konin, 125 km. Jest filmik. Machaj! O! Cześć! I pognała do przodu. I tyle ją widzieli. Tak jak śmieszam pokazać, że tak się jeździło. Tak się po Toruniu właśnie jeździ. Od krawężnika do krawężnika. Ale są ścieżki rowerowe, więc nie jest źle. To wyjątkowe. Poza tym, że złamałam jedną szprychę, mi poszła i musiałam ją wyciągnąć. To jest pięknie, jest piękna pogoda. I jedziemy właśnie sobie teraz na miasto, do centrum. Zobaczyć widok ratusza toruńskie. Dokładnie. Jedziemy sobie obejrzeć panoramkę. Dzień relacji. Teraz jesteśmy w Toruniu. Tutaj nasz podróżnik główny. To znowu ja. Witam po raz kolejny na trasie. A ja pokażę wam Toruń. Trasa z Torunia do Konina, licząca sobie około 100 do 120 km.
I cyk, a ja pokazuję. Tutaj robi zdjęcia pierwszego pięknego miasta. Chyba właśnie wycelował obiekty w Kościół Świętego Ducha. Tak, to ten obiekt. Bajka, przyjeżdżajcie, bo... Niestety w remoncie, więc nie zobaczymy wszystkiego. Na fasadzie tego kościoła, na portalu, widzimy reklamę. Widzimy reklamę Skyway, jest to festiwal światła, tutaj, tutaj jest większe troszeczkę. O, festiwal światła, tak, czekaj. Powiedz, dobrze, ale muszę koniecznie. Dobra, to będzie festiwal, był festiwal światła, w którym już niestety się odbył, odbywa się pod koniec sierpnia, ale zapraszamy, który jest oświetlony przenajróżniejszymi instalacjami robionymi przez artystów, nie tylko z Torunia, tak, już zmniejszamy. Dali widzimy most, pierwszy i jedyny na razie most w Toruniu, a mamy i lewobrzeżną i prawobrzeżną, czyli miejsce jest bardzo wielkie korki w Toruniu, ale pozdrawiamy pana prezydenta, który nam zafundował drugi most i jest właśnie w budowie poniżej, tutaj gdzie kieruje obiektyw, znajduje się dwór Artusa, to stary mieszczański, gotycki chyba dwór, następnie tutaj jest dom harcerza, do którego chodziłam na zajęcia plastyczne, pozdrawiamy panią Cichanowską, tak. A za dworem Artusa, tam w głębi, widzimy dwie piękne, malutkie kamieniczki, tutaj urodził się i mieszkał Mikołaj Kopernik, proszę Państwa, tak. Co jeszcze mamy dalej? No możemy jeszcze kawałeczek pokazać, Spichrze Toruńskie, chyba dobrze nacelowałam, tu mamy Spichrze Toruńskie, w ten sposób w Toruń budowano Spichrze. Jeszcze gdzieś bym wycofał Spichrze? Nie, to chyba z dołu będziemy musieli zobaczyć. Piękna panorama Wisły, tak. No tu jest ciekawego Kościół Świętego Ducha i tutaj mamy Pocztę Toruńską, też bardzo ładny obiekt. A poniżej dziedziniec ratusza, bo jesteśmy teraz na wieży ratuszowej. To jest kościół chyba Najświętszej Maryi Panny. Idziemy kawałek dalej. Ta kopuła to jest nasze obserwatorium astronomiczne tutaj. Tak. Bo jesteśmy miastem astronomii. Dzięki Mikołajowi Kopernikowi zmniejszamy. Znowu zbliżenie na podróżnika na wieżę. Rowerzysta. Idziemy przez hop. I zwiedzamy Katedra Świętych Janów, gdzie na niej znajduje się drugi co do wielkości dzwon w Polsce, tu Badej, poniżej główna, poniżej pomnik Mikołaja Kopernika, czy ja go dobrze na niego nacelowałam? O, pomnik Mikołaja Kopernika, to jest tradycyjne miejsce spotkań Torunian, wieczorami bywa tutaj pełno ludzi i bardzo trudno jest się znaleźć. Sfinks, kamienica pod gwiazdą, tak? Tak, chyba tak. Tutaj, w drugą stronę. I główna ulica Torunia, szeroka. Ojej, ja chyba znowu przechyliłam. W taki sposób powinnam oglądać i pokazywać. To tu jest kamienica pod gwiazdą, tu jest szeroka. Tutaj wracamy na panoramę Wisły i Kościół Świętych Janów. No i dojeżdżamy do mostu, który już widzieliśmy. Dobrze, zobaczymy, co widać po drugiej stronie. Hop, idziemy, spotykamy pana, a następnie kościół garnizonowy. Oto ten obiekt, kościół garnizonowy, o, tutaj jest kamienica pod gwiazdą, tak, o Jezu, miałam tak pokazywać, zapominam o tym cały czas. Tutaj jest ulica Chełmińska i drugi namiot, nie ten, tylko ten namiot, to są lody Ulękiewicza, gdzie wczoraj pędziliśmy, a te piękne parasoleczki to kwiaciarki toruńskie. I nie zdążyliśmy, ale zaraz pójdziemy na lody. Film z tego za chwilę. Co tam był, gołąbek jakiś, ale niestety nie dałam go rady uchwycić. Cześć! Idziemy dalej. Ojojojoj. Co to było? To była chyba jakaś serpie, ale to nie jest istotne, to nie będę o tym opowiadała. Co tu jeszcze mamy? No to już z powrotem wracamy. To jest ulica Chełmińska, jedna z baszcz na ratuszu. Tutaj dziedziniec chyba troszeczkę lepiej widać. Oj, znowu nie musiałam, chciałam przekręcić, a to był znowu bardzo zły pomysł. No jesteśmy znowu w Kościele Świętej Maryi Panny i obserwatorium. To w zasadzie cały tor i poczta jeszcze ładnie tutaj wygląda z tej perspektywy. Koniec to dnia, piękne kamieniczki, oczywiście nasze. Koniec. A to opowiada
Znajdujemy się już w województwie wielkopolskim i wjeżdżamy niedługo do miejscowości Skórsk. Już jesteśmy w tym powiecie. O, już widzę nawet znak. Dobra, jesteśmy w Skórsku. I stąd mamy 35 do Konina, a do miejscowości, do której jedziemy, jakieś 40. Także 40 km do końca i ograniczenie do 40. Yeah. Dzień 17, Konin Kalisz, 78 km. To już 17, ostatni dzień naszej pracy. Wjeżdżamy właśnie z Konina, kierując się na miejscowości, już takie mniejsze, nie jedziemy główną trasą do Kalisza. Zostało nam się jakieś 55 do 60 km. I wszystko idzie oczywiście zgodnie z planem. Właśnie tak. Jeszcze dzisiaj będziemy w Kaliszu. Panowie, którędy na Belgrad? Uwolniłeś się? No nie. Ofiarę dałeś? Nie zdążyłem. Zostało ci coś jeszcze kasy drobnych? Same grube. Ale się spolił, dobra. Wjazd ulicą z Karszewską do Kalisza. Teraz już z górki. I jedziemy teraz pod Kalisję.pl. Jeden osobnik, drugi osobnik, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. A to jest szampa. No tak. Szampa na łeb. Do 18 w pracy. Na pewno cię odwiedzi. Jak wyjdzie. Rewelacja, no. Rewelacja, no. I wyczyn, i to trzecie koło, nie? No koniecznie. Film z tego powstanie, rozumiem. Bo tyle materiału, że nie wiem. Trzyma się po DVD. Ile godzin? Jeszcze na karcie. Nagrywasz? I nie wiem, czy mi jedna się tego nagrała dobrze. To jest głupia. Karta. Karta. No, będzie płyta? Przerwa. Ciężko było tam zgrywać zdjęcia na bieżąco. Że... Pytałem ludzi, tam. Jeden gość. Jeszcze wyskoczyłem tam pod lirę z powrotem. Później już nagrałem, to od razu rowerem tam spakować się wszystkie rzeczy. Najgorzej to spakować. Rowerem się papierać. Najwięcej czasu na to stoi. Ale uśmiech jest. Ale przygód miał. Podkował w drugą stronę. Było dużo. Dużo? Było git. Mam serwis. Fajnie. Mam taki stosik, który został mi się chyba ze 4. Wszystkie gadżety pomocy się zbiera, ale tam. Do mnie gratuluję. Mam taki taki mały. Mogę się spać. Ej, a jak tam buty doprały się po tym bagnie? No, nie, no tak jak widać, nie? Wszystko błoto i odpadło. Wszystko błotko odpadło, zeskrywałem z rowneru. To co, księciu? Kłamałem. Uciekamy, pełen uznania. No, wielki żal. Przyjazd uroczysty. Dla twoich umiejętności. Ale to chyba nogą zagdzięczasz. Przede wszystkim, nie? Silnej woli. Chcę mi to zrobić teraz. Ale że nie wysiadłeś. No, ale nie, no to byśmy się nudziły. Ile trzeba być przygotowanym do takiej pracy.
Przywitany, przywitany. Ale jest takie przywitanie miłe, naprawdę. Akurat miałem okazję miesiąc temu być w Rzymie na rowerze i na koledzy nas też przywitali, nie? Przyjechali, szampan do tego, to jest no. A tak przyjedziesz, nie ma nic, to mieć przyjaciół, to stąd czekają na siebie. Stąd odpocząłem. Sygnał nadajnika i to wyłączę sygnał nadajnika. Krzysiu, zważ ile ten twój bagaż cały z rowerami waży. Miałem kupnąć zapięcie. Raz. Aha, na jedno i na drugie. Dwa. Włączony? Wyłączony. Krzysiek z tej strony chyba się odkręcił. Twoja droga ta, się tam, tak, tam, 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 tego. Aha, tam jest coś takiego. O, to jest. To, o, o, tu, tu, o, o. To, to, to ci odleciało, tak? Tak, tak, tak. No, bo tu do naciągania takich tych. To jest taki pas. No, tych pas.